Witam, tutaj Magdalena Godawa i teraz wypleciemy koszyk kanciasty. Dno będzie kanciaste, a to jak w górę jeszcze poleci, jak wysoko, zależy tylko od nas. Rozpoczynamy. Układamy dwie rureczki równolegle blisko siebie i wstawiamy poprzeczne prostopadle. Te poprzeczne rureczki wstawiamy naprzemiennie względem tych równoległych, odległości około 2 cm. I wstawiamy ich taką ilość, jak jedną z szerokości koszyka chcemy uzyskać. Aby cała plecionka nam się nie chwiała, możemy przygnieść sobie część książkami albo innym ciężarem i pleść później bez chibotania. Zaginamy więc jednego wąsa i ten jeden wąsik pleciemy naprzemiennie, góra-dół, odwrotnie niż w poprzednim rządku. Kiedy się kończy, oczywiście przedłużamy i on znów wędruje w tą i z powrotem kilka razy. Zaraz zobaczycie, do którego momentu. U mnie są to trzy pełne zakręty, gdzie wypuszczam rurkę na zewnątrz, a po przeciwnej stronie wpuszczam kolejną. I teraz ta kolejna będzie służyła nam po to, żeby mieć na czym te ściany zbudować. Gdy już zbudowaliśmy nasze kanciaste dno, będziemy chcieli postawić ścianki do góry. Dlatego przy narożniku zakładamy sobie zgiętą rureczkę na pół. Wybieramy dowolny narożnik. W naszym koszyku pojawią się w dwóch narożnikach dwie rurki, a w dwóch narożnikach pojedyncza. I tak powinno być. I teraz już pleciemy dwiema rureczkami. Jedna biegnie z przodu, a druga z tyłu. Jednocześnie oplatają przęsła pionowe. Ja pracę ułatwiam sobie, ustawiając przedmiot, który plotę, na obrotowej tacy i wkładam jakiś ciężarek do środka. Koszyk z otworem lub bez zakańczamy w sposób teraz bardziej wywinięty. Zaginamy rureczki. Z tyłu wyciągamy do przodu, drugą tak samo. Zaginamy za sąsiednią i wyciągamy do przodu i trzecią w ten sam sposób. Następnie bierzemy pierwszą z zagiętych rurek, prowadzimy z przodu pierwszej stojącej, z tyłu sąsiedniej, a ta co stoi kładzie się razem z nią za tą stojącą. Drugą i trzecią prowadzimy w ten sam sposób, aż pojawią nam się trzy pary rurek. Gdy już mamy te trzy pary, jedna z trzeciej pary rurek zostanie już do odcięcia przy zakończeniu, a druga biegnie dalej. Czyli znowu prowadzimy ją z przodu pierwszej stojącej, z tyłu sąsiedniej, a ta co stoi przygniata ją i kładzie się razem z nią za tą stojącą. Z każdą kolejną parą postępujemy w ten sam sposób, czyli jedna zostaje już do odcięcia, a druga leci dalej. Z przodu, z tyłu i przygniatana jest przez stojącą sąsiednią.
Witamy Halinkę, która przyszła pozakończyć z nami koszyk. Przy ostatnich rurkach staramy się dopełnić całego schematu, czyli już poprzez zaginane rureczki przeplatamy przez oczka. Następnie znów z par bierzemy rurki do zakańczania dalej, prowadzimy z przodu, wstawiamy ją tam, gdzie wychodzi ostatnia para, czyli biegnie, wskakuje w oczko, a wychodzi zaraz za sąsiednim przęsłem. Tak zakończony koszyk możemy spokojnie poprzycinać, a po zalakierowaniu już na pewno nam się nic nie rozplecie. Ja wszystkie wyroby lakieruję lakierem bezbarwnym akrylowym do drewna. Dziękuję pięknie i niech się plecie.